skonfigurowane od iPatcha, jak to wygląda. Wow, grafika. Ja pierliczę. Jaki sztos! Jaki sztos! Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew Motorfest. Właśnie jestem w hubie dla społeczności. I tutaj można wystawić swoją furkę. Zobaczcie, ktoś tutaj wystawił sobie tego Hellcata. White body. Ej, ale... Wow, zobacz jak to wygląda, zajebiście. I tutaj normalnie sobie gracze chodzą. Ja nie wiem, czy to są wcześniej nagrane już te postaci, czy oni na żywo tutaj chodzą. Ale można głosować na jakiś samochód. Na przykład mi się podoba ten Hellcatik. I tu jest w ogóle chyba podział, zobaczcie, na samochody amerykańskie. Tu w sumie też amerykańskie. Tu chyba też amerykańskie. No nie wiem. Zobaczmy jeszcze tam na górze co jest. Też amerykańskie, kurde, dobra. Tutaj wystawionych jest 10 najlepszych pojazdów z aktualnego rankingu Custom Show. Okej. Czyli tutaj mamy ten pojazd i na przykład ja sobie chcę zagłosować na tego. Oddajesz głos na God THX. Ale mogę zagłosować też na więcej osób, ciekawe, nie? Dzisiaj będziemy sprawdzać, czy w ogóle działa kierownica. Na liście obsługiwanych kierownic moja jest. Mam Fanateca DD Pro. I za chwilę zobaczymy, czy da się podłączyć, czy da się odpalić gierkę. Mam nadzieję, że te zegary i tą mapkę będzie można w późniejszych aktualizacjach jakby zmniejszyć trochę, bo za duży dla mnie ten interfejs. Nie widziałem, żeby taka opcja gdzieś była. Ale tak, cyk, jest włączona sobie. O, ty, koła się już skręcają. Czekaj. O, ja! Mogę jednocześnie operować padem i jednocześnie operować kierownicą. I mam normalnie force feedback na kierce. Czekaj, bo to bez żadnej konfiguracji chyba. Tak. Ej, działa mi ta nawet łopatka customowa. Co tutaj mam taką wielką łopatę? Od razu mi działa. Czekaj. Musimy to przetestować dzisiaj na odcinku, dokładnie jak kierka działa, jak się jeździ. Ja sobie zmienię tylko kamerę na wewnętrzną. O. No i zobaczmy teraz. O kurde, ale tutaj można mocno skręcić, zobacz. I tutaj w sterowaniu jest coś takiego. Tylko nie pamiętam, gdzie to dokładnie było. O, zakres dynamiczny. To jest bardzo ważne, bo to jest nic innego jak soft lock. Tak jest, ja mogę na mojej kierownicy ustawić sobie maksymalne 2500 stopni obrotu. Teraz mam ustawione 900. I gra automatycznie dobierze kąt skrętu do każdego pojazdu. Okej, chwilę pogrzebałem i chyba się naprawiło. Tak, jest dobrze teraz. Ustawiłem, przestawiłem coś w sterownikach, bo akurat w mojej kierownicy jest coś takiego, że możemy sobie na sztywno włączyć jakiś tam kąt obrotu, albo możemy ustawić automatyczny, wtedy kąt obrotu jest regulowany przez grę jakby. I teraz wygląda na to, że The Crew ustawiło kąt obrotu dla tej wyścigówki. Oczywiście nie jest to w 100% zsynchronizowany ruch, dlatego że taka jest specyfika tej gry, ale już są mniej więcej synchronizowane te ruchy z moją kierą, tak jak powinno być. No i teraz zobaczmy z powrotem. Przesiądę się do jakiegoś innego samochodu, obojętnie jakiego. Weźmy sobie na przykład Street, weźmy sobie na przykład to. Jesteśmy sobie w BMW, jesteśmy w środku i... O kurde, działa! I faktycznie kierownica, jak tak obrócę i się w grze kończy ten obrót, to tu mi się kierka blokuje. To jest taka blokada nie na sztywno, tylko to jest taka blokada, że czujesz taki opór po prostu. Ale działa! Zmieniam samochód i po zmianie samochodu mam synchronizowaną kierę. Ej, patrzcie na lusterka. Tak, widzę, że trzeba zrobić dokładnie to samo, co się robi w Fordzie. Tutaj w sterownikach jest tak zwany damper efekt. Jak on jest na maksa, tam na 100%,
to mamy straszne, ale to bardzo duże opóźnienia na kierownicy. Więc, żeby zminimalizować to, musimy sobie dodać damper, który generuje nam sam sterownik, tak sztucznie, żeby kierownica nam nie latała na wszystkie strony. Więc ja zrobię dokładnie takie samo ustawienie, jak mam w Fordzie. Tutaj mam chyba ustawienie dla Fordzy. Tak, to jest to. I tutaj też mam ten damper i spring zmniejszony. I teraz powinno być dobrze. No ciekawe w ogóle, że nawet force feedback podobnie działa? No nic, no przetestujmy. Weźmy sobie kamerę zewnętrzną, żebyście... Kurde. Żebyście w ogóle wiedzieli, co się dzieje z samochodem. O, weźmy sobie coś takiego. Coś zaczyna wychodzić. Pogrzebałem trochę w ustawieniach i pierwsze ślizgi weszły. Ale trzeba uważać. Z gazem zwłaszcza, ale dziwnie. No, ja tak przyzwyczajony jestem do driftowania i to w Assetto Corsie, i w Fordzie Horizon 5. W Fordzie się trochę gorzej driftuje, bo ciężej jest samochody wyczuć, w Assetto Corsie jest lepiej, ale tu jest kompletnie dziwacznie, bo jak puszczę kierownicę, jak gra automatycznie mi kontruje ją, to jak mam w ten sposób skręconą kierę, to się dzieją bardzo dziwne rzeczy z samochodem. A teraz na przykład jest, mam taki duży kąt, obrócę, pyk, i samochód od razu w drugą stronę. Nie wiem, czy jesteście w stanie to wyczuć, jak oglądacie ten materiał. Ale jest trudno, spróbuję na kamerze z zewnątrz. Tak więc trzeba kierownicę szybko łapać, żeby nie wykręciła się mocniej, i trzeba zrobić też odpowiedni tuning samochodu. Co ciekawe, zrobiłem dokładnie taki sam tuning samochodu jak w Fordzie Horizon 5 i działa. Ale jest dziwnie, tutaj jeszcze coś nie gra. No, będę musiał posiedzieć z ustawieniami kierownicy na pewno trochę dłużej. Natomiast co mi mega pomogło, to wyłączenie wibracji, bo te wibracje są tutaj dość ekstremalne w The Crew Motorfest. Tutaj wchodzicie sobie w sterowanie i kierownica. I tutaj macie, zobaczcie, force feedback mam 80, amortyzator mam 80 i wibracje. Jak macie włączone te wibracje, to kierownica dosłownie wam no mega wariuje, tak? Możemy to trochę sobie dać, bo jak jeździmy sobie po krawężnikach albo po asfalcie czy offroadach, to kierownica nic nam nie przekazuje, nie? Nie ma jakichś tam uderzeń w kierę czy coś takiego. Więc czasami dobrze te wibracje sobie włączyć, żeby mieć jakiś taki dodatkowy efekt drogi. Na przykład teraz czuję, że ona tak delikatnie sobie wibruje, że o, jestem w drifcie, ślizgają mi się koła, to będę to teraz czuł poprzez te wibracje. Natomiast w innych grach, no działa to lepiej, tak? W The Crew tutaj... jakbym miał porównać do jakiejś gry na kierce, jak się driftuje, to myślę, że nawet CarX Drift Racing Online jest lepszy pod kątem symulowania zachowań kiery. Mimo wszystko muszę tutaj z ustawieniami trochę posiedzieć, pobawić się, żeby to driftowanie więcej ogarnąć. Na ten moment jestem w stanie robić sobie, o, tutaj jakieś takie jajko znalazłem na mapie, no i próbuję tu swoich sił w driftowaniu.
No też zobaczymy, co się będzie działo z samochodem, jak się już załaduje, wiesz, jakieś tam mocniejsze części, ale na ten moment zrobiłem naprawdę ekstremalny tuning do tego auta i to znacznie poprawiło jego prowadzenie. Jak gracie na kierce, możecie sobie wypróbować coś takiego. Przede wszystkim przyczepność opon do minus 20. Rozkład hamowania tutaj można dać nawet na 80%. Siła hamowania 0. Nacisk na przednią osi tylną minus 30. No i tutaj trochę utwardziłem amortyzatory, resory. Nie wiem, czy jest sens robić wszystko na super twardo. Teraz już się driftuje całkiem dobrze, ale pewnie będzie trzeba jeszcze w tych ustawieniach posiedzieć. I stabilizator przód, tył na twardo. Pochylenie kół przód, mamy tutaj delikatny negatyw i tyle. Jeśli chodzi o ten samochód, no jest to pierwsze auto, o którym w ogóle udało mi się cokolwiek poprowadzić, wiesz, jakiś drift złapać, nie? Jeszcze nie jest idealnie, ale już jest coraz lepiej. To jest tylko kilka minut mojego tutaj testowania, driftowania. No i już coś tam wychodzi. A teraz jak już sobie zrobiłem te ustawienia, no to powinno się jeździć całkiem fajnie innymi samochodami. Ale jak zauważyłem, no to tutaj dostosowanie auta do konkretnej aktywności na kierownicy to kluczowa sprawa. No dobra, mamy Pagani. Przede wszystkim weźmy sobie widok z kokpitu. Zobaczmy, jak kierownica się obraca. O, i tutaj już mamy... Czekaj, tak jest na wprost. Zdaje się, że to jest 540 stopni. Fajnie. Dobra, mam skrzynię manualną ze sprzęgłem. O kurde, jaki sztos. Jaki sztos! Wiecie, jak jest w Forzie Horizon? Wow! Rozwala mi to czachę. Ole czad! W Forzie Horizon jest tak, że jak masz skrzynię manualną ze sprzęgłem ustawioną, to we wszystkich samochodach, nieważne czy samochód ma tylko i wyłącznie sekwencję, czy ma tylko i wyłącznie automat, we wszystkich samochodach masz skrzynię manualną ze sprzęgłem i tak jest właśnie też w Pagani. W Forzie Horizon 5, tak? Tutaj wciskam teraz sprzęgło do końca, dodaję gazu i samochód jedzie na tej jedynce. Automatycznie załącza nam się skrzynia sekwencyjna. Nie musimy sobie wychodzić do menu, do ustawień trudności. Od razu mamy na łopatce zmianę biegów. Zobaczcie. Możemy sobie chyba też... Nie, zobaczcie. Manualna skrzynia w ogóle została wyłączona. Służy nam tylko do tego, żebyśmy sobie neutral włączyli, ale na zegarze się i tak jedynka pojawia, nie? Wow! No dobra, ale przejedźmy się kawałek. Zobaczymy, jak się w ogóle jeździ. Oczywiście czuć wszystko na tym, wszystkie przeciążenia samochodu czuć na kierownicy, to jest spoko podczas jazdy, ale tu mamy krawężnik. Ja właśnie nie wiem, czy coś tutaj... Spróbujmy sobie najechać tak. No coś się tam dzieje, nie? Ale nie są to takie wyraźne efekty, jak jestem przyzwyczajony w innych grach. Zjedźmy sobie tutaj. No coś się tam dzieje, no... No i jak włączyłem sobie te wibracje na tam 20%, to fajnie to teraz czuć. Bo jak wchodzę sobie w zakręt, to kierownica nie drga mi tak mocno, tak zajebiście mocno, dając mi informację o tym, że ewentualnie koła wchodzą w jakiś uślizg.
Dobra, a pojechałem sobie w offroad. Nie no, coś się dzieje z tą kierownicą, zobaczcie. Ale póki co grać się da. Jeździć na wyścigach, oczywiście, że tak. Przygotuję pewnie dla was jakiś poradnik odnośnie takich ustawień kierownicy, na przykład do driftowania, jak już sobie to wszystko lepiej poogarniam. Dobra, a teraz weźmy sobie na przykład samochód ze skrzynią manualną, ze sprzęgłem. Co my tutaj możemy takiego mieć? Czy my mamy tutaj skrzynię manualną ze sprzęgłem? Chyba tak, nie ma łopatek. Zobaczmy. Się wydaje, że odrobinę za mocno się ten samochód rusza wewnątrz w stosunku do tego, co mamy pod maską, ale okej. I robimy obrót kierownicy. Zgadza się, nie? Tylko, że ta kierownica w grze obraca się tak z trochę opóźnieniem, widzicie? Ale jeśli chodzi o ruch, to wszystko się zgadza. Dobra, ruszamy sobie. Ja piernicze, ale odwalili gierę. Ale nam zrobili grę. Wiesz, nie jest perfekcyjnie, ale da się normalnie jeździć i da się na pewno wczuć. Wejdę sobie tutaj w zakręt i zobaczcie to, jak puszczę na zakręcie kierownicę, zobaczycie jak działają siły. Teraz i puszczam. Widzicie? Czyli ona po prostu napierała w drugą stronę. O, utopiłem się. I samo to, że się przełącza ze skrzyni manualnej do automatycznej, to jest, rozwala mi to łeb. To jest coś, co najbardziej mi w Fordzie przeszkadzało. No dobra, no to weźmy sobie jakiś inny pojazd. Jeszcze możemy sobie wziąć coś bardziej sportowego. Tutaj Golf, nie wiem jaką będzie miał skrzynię, bo tam chyba różne opcje są. Motor, spróbujemy sobie zaraz motor. Tu mamy Cadillac Escalade. Nie wiem, czy on wychodził ze skrzynią sekwencyjną. Aha, to jest dziwne, coś tam palcami, zobaczcie. Okej, okay. To działa w sumie podobnie jak w Fordzie, też takie zbugowane jest. Coś tam ta postać przełącza palcami, zobaczcie. Wow. No tutaj to działa tak, jakbyśmy mieli skrzynię manualną ze sprzęgłem. Naciskam sprzęgło, daję gaz do końca i podchodzi pod rev limiter. Czyli okej. Rozumiemy to, o co tutaj chodzi. Chodzi mi o to, że ten samochód powinien mieć tylko i wyłącznie skrzynię automatyczną, bez żadnych łopatek, bez tego. W manualach raczej Escalade nie wychodził. To nie jest tego typu samochód. Ale weźmy sobie, tu na przykład Dodge Chargera mamy, to też będzie w manualu pewnie, nie? Więc oni, o, Crown Victoria to jest samochód, który oczywiście tylko i wyłącznie w automacie. Były tam jakieś wersje, o widzicie, nawet postać sięga tą wajchę tam, nie? Musimy przełączać niestety manualnie te biegi. Jak mamy taki samochód, który występował tylko i wyłącznie w automacie, to mamy już wtedy skrzynię manualną ze sprzęgłem, normalnie. No to jest, kurczę, bardzo ciekawe. Zupełnie inne podejście niż w Fordzie, no nie? W Fordzie, no, na sztywno ustawisz sobie tą skrzynię manualną ze sprzęgłem i masz we wszystkich samochodach, cokolwiek by to nie było, czy to będzie Ferrari, jakieś najnowsze, czy to będzie jakiś Golf, czwórka, czy tam jedynka, wszystko będzie miało manual ze sprzęgłem. Ale się fajnie jeździ tą Victorią, wow. Okej, okay, no to teraz przetestujmy sobie samochód jakiś offroadowy może. Weźmy sobie rajdowy, kupiłem sobie takie fajne Camaro jak ostatnio jak grałem w The Crew. Z tego co zauważyłem, to była tutaj taka opcja. O, właśnie to Camaro. Założyłem sobie te takie opony potężne. Zobaczymy jak tym się jeździ. O Jezu, jaki środek, nic nie widać. Fuck me. Dobra, spróbujmy.
Okej, okay, tu też manualna ze sprzęgłem. Okej, okay. No to jak mamy takie offroadowe autko, to może zjedźmy sobie faktycznie gdzieś na jakiś offroad, na przykład tutaj. Zmienię wam kamerkę, żebyście widzieli, co się dzieje. Ała! O kurwa! Mój paluch! Chciałem jak najwięcej czuć, żeby wam no jak najlepiej przekazać to, co się dzieje w grze, nie? Okej, okay, widzicie, że hamulec ręczny normalnie działa mi na hydrołapie, automatycznie został wykryty. Ja pierdolę, to jest sztos. Ale trzeba, muszę ten force feedback trochę zmniejszyć, bo mi za mocno kierę wyrywa. Auć! Uuu, jak mocno daje słońce! Au. Moim zdaniem ten force feedback powinien być tu taki bardziej miękki właśnie w tym samochodzie. Mamy takie wielkie kapcie i tak skonfigurowane od iPad'a, jak to wygląda. Wow, grafika. Ja pierlicze. GTA 6, człowieku. Wow, i zobacz, te tutaj palmy jakieś takie. Tutaj to prześwitujące słoneczko, nie? Pierlicze. Samo to, że mogę jednocześnie używać pada i skręcać kierownicą i nic się nie zacina. W Fordzie na przykład jest tak, że się wyłącza kierownica i możemy grać albo na padzie, albo na kierce. A tutaj jednocześnie możemy wszystkim, podejrzewam, że i nawet klawiaturą, jakbyśmy chcieli. Bardzo ciekawe. Co my tu jeszcze mamy za klasę? Taką jakąś ciekawą. No dobra, no to spróbujmy może motocykla jakiegoś. To chyba mamy street. O, tu jest motorek, ale weźmy sobie... To będzie ciekawe w sumie, jak to rozwiązali, nie? Jazdę na motocyklu, ale na kierownicy. Jaka skrzynia będzie tak w ogóle? O nie, manualna ze sprzęgłem, tak? A nie. O, mam sekwencję, okej. Okay. Dobra, a zobaczmy, jaki kąt skrętu jest ustawiony. O, ciekawe! To jest maksymalny kąt, tak jak teraz robię. Czyli wystarczy tak lekko skręcić. Czekaj, zrzucimy sobie bieg. I sekwencja mi się odpaliła. Okej, okay, sprzęgło nie działa, czyli nie manualne ze sprzęgłem, tylko sekwencja mi się odpaliła. Dobrze. To jest bardzo ciekawe. Chodzi o to, że kiera jest teraz mega, mega responsywna. Tak delikatnie je ruszę i od razu z motocyklem się cuda dzieją. Znaczy, to jest chyba takie dosyć normalne, nie? Znaczy, tak powinno być, ale jest to dziwne uczucie, jak się przesiądziesz z samochodu na moto. O kurde, pierwszy raz gram w motocyklową grę na kierownicy. Rozwiązali to, mi się wydaje, że całkiem zmyślnie. Nie wiem, czy będę chciał w ten sposób grać motocyklem. Jest to dziwne. Teoretycznie mógłbym sobie do kiery kupić... O kurde, o, stój! Teoretycznie do kiery mógłbym sobie kupić taką, wiesz, kierownicę i w ten sposób jeździć, nie? Ciekawe, ciekawe. O Boże. No dobra, jedziemy sobie dalej. Więc tu mamy motocykle. A co z samolotami? No z samolotami to już jest trochę chyba inna sprawa, nie? Dlatego, że tutaj musimy góra, dół, lewo, prawo, a nie tylko w bok. Zobaczmy. Czekaj, kiera. Dobra, weźmy kamerę z kokpitu może.
Tak, mogę sobie przyspieszyć, mogę sobie zwolnić. Ja mam właściwie joystick, ale no nie mam jak do góry teraz lecieć. Oj, oj. O, weźmy sobie to, to wygląda fajnie. Dobra. O, super, co? Wow. Dobrze, jesteśmy sobie w łodzi. I tutaj kierownica powinna być tak naprawdę całkowicie luźna. Chociaż nie wiem, no nie pływałem łodzią. No i oczywiście nie mamy biegów, nie mamy przełożeń. Ty no, coś tam... Coś mi wibruje na tej kierownicy. Wow! Wow, ale fajne uczucie! To znaczy, nie chodzi mi o te wibracje, bo tutaj prawie force feedback nie działa. Coś nie, coś tam odbija, patrz. Ale jest taki no, ledwo wyczuwalny. No ale coś odbija, teraz jak puściłem. Ja tego prawie nie czułem. Widocznie przy takim skręcaniu ostrym coś tam się dzieje. Czuć delikatne wibracje, pewnie jakbym je włączył mocniej, to więcej by było czuć. Ale jest force feedback jakiś w łodziach. Ej, weź poczuj to. Wow. Tu mamy sobie taką oto rajdóweczkę. Czekajcie, pokażę wam. Takim potężnym spoilerem. No i co ciekawe, mogę sobie zmieniać biegi na tej takiej dodatkowej łopatce, co mam tutaj, na tych łopatkach, co mam tutaj, jeszcze działa mi sekwencja tutaj na drążku. Wszystko działa. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale jeśli chodzi o współpracę z Fanatekiem, to jest tutaj naprawdę na wysokim poziomie. Pomijając, że to jest gra arcade'owa, nie? To nie o to chodzi, żeby za każdym razem grać w symulator, tylko żeby czasami porobić coś takiego też śmiesznego, nie? Może na kierownicy. Mamy 6 biegów. Co ja jadę pod prąd? Cholera. I coś z redukcją nie poszło. Czy my tu mamy hopę przed nami? Czekaj. Te samochody są jeszcze wolne, nie? One później dopiero, jak się je ulepszy, teraz są całkowicie jakby fabryczne, że tak powiem. Ale jak się je ulepszy, to już będą, no, ciekawie jeździć, nie? Też jestem ciekawy, jak to się tutaj zmieni. Mega, mega fajnie. To jest też ciekawe, bo jeśli kierownica nie przełącza się między padem jako sterowanie, to pada można używać jako button boxa normalnie. Tu masz do obracania kamery i tak dalej, wiesz, jak ja mam tutaj gdzieś z boku, chcę sobie obrócić kamerę czy coś i pyk, i mogę to od razu zrobić, tak? Nie muszę się martwić tym, że nagle mi zniknie na kierownicy force feedback. Tak jest we wszystkich innych grach, które grałem do tej pory, więc zwracam na to uwagę, bo to jest aż dziwne, że to wszystko działa już na premierę, bez żadnego problemu. Myślę, że sprawdziłem już wszystkie grupy pojazdów poza monsterami. Ej, a gdzie jest Fiat Abarth 500 Monster? O nie, usunęli go. O, nie fajnie. To weźmy sobie Hammera. Tutaj mamy standardzik. Jaki spoiler. O, tutaj możemy jeszcze takie podwyższone sobie wybrać. No, myślę, że pododawali trochę tych opcji wizualnych do różnych samochodów. Będziemy musieli sobie to potestować, nie? No dobra, to przejedźmy się jeszcze tym monsterem i zobaczmy, jak wygląda sytuacja z monsterami. Gotowi? O, czekaj, bo tu chyba manualna będzie. Co on się tak trzęsie? Ej, coś tu jest nie tak. Nie, coś tak pływa, zobaczcie. A, tutaj wyczuwam jakiegoś glitcha. Zobaczcie na moją kierownicę, też jest niespokojna. Tak, mamy skrzynię manualną ze sprzęgłem.
Ale też możemy sekwencją sobie przełączyć, jak chcemy. Nie wiem, czy jest jakaś kara za to, że przełączamy sobie sekwencją tam, gdzie powinniśmy, wiesz, manualem ze sprzęgłem. Nie wiem właśnie. A jak to czuć na kierownicy? Strasznie twardo, powiem ci. Spodziewałem się miękkiego sterowania jednak. A tutaj, kurczę, twardo. Czekaj, a weźmy kamerę z kokpitu, zobaczmy jak to wygląda. No, trzeba przyznać, że wysoko tu się siedzi. Kierownica, maksymalny obrót. Zobaczcie, że podczas skręcania też nam samochód się podnosi góra-dół, bo te koła muszą się tam skręcić, a skręcają się i tylne, i przednie. Nie możemy się niestety w dół spojrzeć, ale możemy się spojrzeć lewo-prawo. To jest Hummer H1 Alpha. Możecie sobie poszukać na necie, zwłaszcza jakiegoś wideo, i zobaczyć, jak ten samochód jest przeogromny wewnątrz. Nie zdajecie sobie nawet sprawy. O, czekaj, tu jest jakiś wjazd w ogóle. Zobaczmy. Da się wjechać, wow. Co to za dziwny dźwięk? Ło, wjechamy na jakiś inny budynek czy coś? Słyszycie ten dziwny dźwięk? Ja pierdolę. To będzie na pewno duże zabawy w tej grze, coś mi się wydaje. Ja tam widziałem, że niektóre konkurencje są takie, wiesz, całkowicie chaotyczne, nie? Takie spychanie, wjeżdżanie w innych, jakby dużo chaosu, nie? Nie tylko to będą takie wyścigi, nie tylko drifty, a podejrzewam, że jak będziesz chciał faktycznie wygrywać na tych driftach, to będziesz musiał machać samochodem jak powalony i wygrywanie czegokolwiek na kierownicy nie będzie miało tutaj miejsca. Tak patrzę już na tą fizykę jazdy. Może jakoś uda mi się to wszystko poustawiać, żeby faktycznie być konkurencją dla kogoś, kto gra na padzie, ale wątpię, tutaj to nie jest tego typu gra. Więc zobaczę, na pewno będę sobie grał na kierownicy, jak będę sobie robił takie rzeczy fabularne, jakieś tutaj takie konkurencje. Jak będę grał online z innymi graczami, to nie wiem, czy się skuszę na kierkę. Zobaczymy, do Fordy się przyzwyczaiłem. Tutaj nie wiadomo jak będzie. Także osoby, które grają na kierownicach, podejrzewam, że jest was, nie wiem, 12 na tym kanale. To jest ogromna nisza. Ale jeśli gracie na kierce, to spokojnie. Do tej gry trzeba jeszcze trochę poeksperymentować, trzeba do niej się przyzwyczaić, trzeba ją wyczuć, wiedzieć, o co w niej chodzi. I dopiero wtedy będzie można coś tam na kierce bardziej popróbować, bo na obecną chwilę to jest taki, to jest taka jedna wielka nie wiadomo, jak się będzie ścigać na tych kierownicach. Więc tak, oczywiście jest euforia, że można sobie przyjechać na stację benzynową Monster Truckiem, pokierować tą kierownicą i w ogóle, ale na obecną chwilę ciężko mi sobie wyobrazić, żebym mógł konkurować z innymi graczami, którzy grają na padach kierownicą w tej grze. Zobaczymy. Małe szanse, ale może? Nie wiem. Na ten moment bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się. Cześć.